Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z kosmetycznymi ulubieńcami. Taki filmik ukazał się ostatnio chyba gdzieś na początku nowego roku szkolnego, czyli gdzieś tak początek września. Nie było ulubieńców jakiś czas, ponieważ tak naprawdę nie miałam żadnych produktów, jakie mogłabym pokazać w takim filmie. Nie znalazłam nic nowego, nic fajnego, co przypadło mi do gustu. Dlatego ten filmik będzie dotyczył aż 3 miesięcy, całego września, całego października oraz całego listopada. Także przejdźmy do rzeczy. Mam dwa produkty do włosów. Pierwsza rzecz to maska. Maska z firmy Carlos z serii Latte. Ja się zastanawiałam, czy pokazać Wam w tym filmiku w ulubieńcach, ale w końcu padło na to, że pokażę Wam ją. Dlaczego się zastanawiałam? Może nie, od drugiej strony, najpierw jej plusy. Bardzo fajnie włosy zmiękcza, włosy są po nim bardzo gładkie, bardzo miłe dotyku, jednak ona naprawdę obciąża moje włosy i ja to zauważyłam, gdy nakładam tę maskę, tak, no tutaj na przykład na całą długość włosów, również na skarb, a później chodzę w niej tutaj około pół godzinki, producent pisze 10 minut, ja chodzę pół godzinki, potem ją spłukuję, to ja już tak naprawdę na drugi dzień mam włosy bardzo przetłuszczone i no, to nie jest zbyt fajne. Dlatego ja używam ją tylko i wyłącznie odtąd, nawet nie odtąd, tak jak używam wszystkie maski, czyli tak mniej więcej od ucha i delikatnie zahaczam tutaj o skórę głowy. Zakładam ją tutaj od połowy szyi, żeby ta maska nie miała kontaktu ze skórą głowy, bo naprawdę bardzo mi ją obciąża. No ale to może być spowodowane tym, że mam bardzo włosy cienkie i rzadkie. Osoby, które mają włosy grubsze, to ta maska na pewno aż tak tych włosów nie będzie obciążać. A jeżeli ktoś tak jakby umie się obchodzić z takimi produktami, to na pewno sobie z nią poradzi i ta maska będzie mu dobrze służyć. Ta maska jest tania jak barszcz, kosztuje 5 zł w drogerii Hebe, a jest naprawdę świetna i ma przepiękny zapach. Jajku, ona pachnie po prostu budyniem, jakbyśmy wlali budyń tutaj do opakowania, to ten zapach jest identyczny. Jak widzicie, ja już jej tutaj dosyć sporo zużyłam i jestem naprawdę z niej zadowolona. No jednak muszę uważać, żeby ta maska mi włosów nie obciążyła, ale już sobie z tym poradziłam. Kolejna rzecz do włosów. Powiedziałam, że mam dwa produkty do włosów, prawda, na początku, a mam trzy. Tak, trzy produkty do włosów z pielęgnacji i trzy produkty z kolorówki. Czyli standardowo u mnie zawsze więcej produktów do włosów. To jest szampon, który Wam pokazywałam w przedostatnim filmiku, czyli w holu. Szampon z firmy Sayo z tej serii Oleo Intense. Muszę Wam powiedzieć, że ten szampon naprawdę bardzo mi się dobrze sprawuje. Dobrze włosy oczyszcza, fajnie się pieni, nawet mogę powiedzieć, że świetnie się pieni, bo ja go używam od jakiegoś miesiąca, a zużycie jest tutaj niewielkie. Myję włosy tak co 3 dni, teraz troszeczkę bardziej zaczęło się przetłuszczać, ale to jest normalne i się tym jakoś bardziej nie przejmuję. Naprawdę świetnie oczyszcza skórę głowy, a przy tym pachnie marcypanami. Uwierzcie mi, to jest po prostu zapach takich klopsików marcypanowych, zawsze jak na święta są gdzieś w jakichś marketach, takie a la marcypanki, to on właśnie tak pachnie i na włosach naprawdę ten zapach się utrzymuje. Już kilka osób nawet gdzieś sprawiło komplement, żeby mi pachną włosy. Potem tak dociekali, co to i w końcu mówią, że to może być taki marcepan. I tak faktycznie to pachnie jak marcepan. Ten zapach utrzymuje się na włosach. To jest drugi szampon, którego tak jakby aromat na tych włosach mi się zatrzymuje nawet po umyciu. I mam tak samo z szamponami z firmy Head & Shoulders. One też, ten zapach ich na włosach jest długotrwały. Tak samo w przypadku właśnie tego szamponu zapach zostaje piękny zapach. I włosy są dobrze umyte, wyglądają na świeże, także na pewno jak najbardziej na plus. I to ma aż 500 ml, czyli to jest taka półlitrowa butelka. I ją, tak mówię, też szampon może dostać wszędzie za cenę około 18-16 zł. Także wydaje mi się, że nieźle. Także jak najbardziej ten szampon stał się w ostatnimi czasy moim ulubieńcem. Kolejna rzecz do włosów, zarazem już ostatnio w ogóle z pielęgnacji, to olejek do włosów z firmy Mayon. To jest ta kuracja z olejkiem arganowym. Tutaj olejek arganowy w składzie faktycznie jest gdzieś tak mniej więcej w środku, ale oczywiście przed tym olejkiem arganowym mamy również silikony. Ja takiego produktu używam do zabezpieczenia końcówek, żeby mi się nie łamały, nie kruszyły, nie rozwajały i ten produkt do tego sprawdza się genialnie. Już Wam kiedyś o nim wspominałam. Ten olejek również pachnie przepięknie.
I na włosach również ten zapach się utrzymuje. Ma bardzo wygodną tutaj taką pompkę, która naprawdę dozuje idealną ilość produktu, jaka jest nam potrzebna tutaj do aplikacji na włosy. Olejek zostawia taki piękny, piękny połysk. Włosy są naprawdę po nim bardzo miękkie, wyglądają na bardzo zdrowe, a przy tym no, zmniejsza jednak takie łamanie się tych naszych końcówek. Także to jest na pewno świetny produkt. I pytaliście się mnie, gdzie on jest dostępny, bo jest tutaj problem. No, on go nie ma w Rossmanie, przynajmniej u mnie w Rossmanie go nie ma. On na pewno jest w drogerii Natura, w drogerii Jaśmin. W tych dwóch drogeriach na pewno go kupicie za cenę około 12-13 zł. Są również mniejsze pojemności. Ja mam pojemność 50 ml. Jest jeszcze chyba pojemność 15, która jest dużo, dużo tańsza, kosztuje jakieś tam chyba 5 zł. I można sobie po prostu wypróbować. Nie trzeba od razu brać takiego wielkiego opakowania, które na pewno wystarczy mi na rok, bo ja używam to od 2 miesięcy praktycznie. To każdy mycie na pewno i czasami jeszcze, no tak, doliczmy, na pewno 2 razy w tygodniu go używam i jak widzicie, no zużycie jest minimalne. Dlatego jest bardzo wydajny i jeżeli ktoś nie chce takiego wielkiego opakowania kupić, to może sobie właśnie wybrać tą wersję mniejszą. Tak, na spróbowanie. Ja jestem zdecydowaną fanką i bardzo lubię ten produkt. Teraz została nam kolorówka. Ja, wiecie, zazwyczaj się nie maluję, nie ma tutaj u mnie dużo rzęs, cieni i dziwnych innych rzeczy, ale korektor jak najbardziej. Również wam pokazywałam w ostatnim haulu moje odkrycie ever. Ja muszę o nim mówić, muszę zrobić, żeby było o nim głośno, ponieważ jest to produkt fenomenalny, jest to odkrycie. Jest to korektor z firmy Catrice. Ja mam numerek 020 Light Beige. On jest taki troszeczkę bardzo pomarańczowy, także no, trzeba po prostu pójść do drogerii i sprawdzić sobie dokładny kolor. Dla mnie ten kolor jest prawie że idealny, chociaż ma za bardzo takie tony pomarańczowe, ale jak go umiejętnie rozetrę, to wygląda na skórze bardzo fajnie. Kocham go za krycie, ma naprawdę idealne krycie, kryje wszystko, co stanie mu na drodze, dlatego jest tylko i wyłącznie korektorem przeznaczonym do niedoskonałości, przebarwień. Na pewno nie polecałabym wam go pod oczy, bo naprawdę tam pod oczami się waży, robią się takie chrostki, grudki, nie wygląda estetycznie pod oczami, czy tutaj w okolicach oczu, czy na powiece, czy jako baza pod cienie, na pewno nie, ale jeżeli ktoś ma problemy z trądzikiem, ma jakieś duże wypryski i chce je porządnie, ale to porządnie zakryć, to ten korektor po prostu będzie strzałem w dziesiątkę. No i on jest dostępny w każdej szafie Catrice, na pewno tutaj warto zajrzeć do drogerii Natura. Kolejne rzeczy, kolejne dwa produkty to są lakiery do paznokci. Jak wiecie, ja jestem fanką paznokciową, znaczy takie włosy i paznokcie tak jakby są tematy, w których ja czuję się najlepiej, w których trochę wiem i też lubię pielęgnację na przykład paznokci, pielęgnację włosów. Dlatego dwa... Dlatego mam dwa lakiery i tak, pierwszy lakier to jest lakier, który wam kiedyś pokazywałam, ale to było bardzo dawno temu, dlatego chciałabym wspomnieć o nim jeszcze raz. Jest to lakier z firmy Revlon, ja mam w numerze w kolorze Silver. Jeżeli chodzi o ten lakier, to jest to piękny, taki czysta szarość. To jest produkt ogromny, bo on ma chyba około 15 ml, niestety tutaj już mi się wszystko z niego pozdzierało. Jest ogromny, ja go zużyłam gdzieś tyle, a mam go już od 1,5 roku. Co prawda nie używam go zbyt często, bo najczęściej tylko w takich właśnie miesiącach zimowo-jesiennych, ale mimo to naprawdę wystarczy mi na długo i póki co jeszcze nie zasechł, a nie rozcieńczyłam go jeszcze z niczym, także to na plus. Jeżeli chodzi o jego trwałość, tutaj nie ma jakiejś wybitnej, trzyma się około 3-4 dni. Jeżeli chodzi o kolor, to jest po prostu przepięknym, przepięknym kolorem, ma piękne wykończenie na paznokciach. Wystarczą 2 cieniutkie warstwy i kolor mamy idealny na paznokciach, tak jak w butelce. I po prostu osoby, które chcą szybko malować paznokcie, nie przejmować się tym, że trzeba czekać, aż zaschną 3 warstwy, czy nawet 4, to ten lakier będzie świetny, 2 warstwy i można za chwilę wychodzić, bo naprawdę ten lakier schnie całkiem szybko. Niestety jedynym takim poważnym minusem tego produktu jest cena. On kosztuje około 30 zł w drogeriach, na pewno Super Farm. Tutaj mamy lakier z firmy Lovie z serii Gross Like Gel. To jest drugi lakier z tej serii w mojej kolekcji. Ten kolor nazywa się numerek. Numer 90.
Tak, jeżeli chodzi o ten lakier, to on ma słabe krycie, jakieś 4 warstwy dla pełnego, naprawdę takiego pełnego krycia, jaki jest tu w butelce, ale jest to przepiękna taka butelkowa zieleń. No, jak zobaczyłam ten kolor na półce, od razu się w nim zakochałam i mówię, nie, musisz być mój. I go wzięłam, kosztuje jakieś 6 zł, także no, w porównaniu na przykład z lakierem z Revlonu, no to jest bardzo tani. A utrzymuje się podobnie, nawet, no, podobnie. Może troszeczkę krócej, ale na pewno to nie jest jakaś tutaj między nimi duża przepaść, jeżeli chodzi o trwałość. Świetny, po prostu jest świetny, jeżeli chodzi o kolor, wykończenie. Bardzo duży wybór kolorów. Kolory naprawdę przeróżne, do tego przeróżne efekty. W ogóle firma Vibo, ta tak jakby pod serialowi, ma naprawdę bardzo duży wybór lakierów do paznokci wszelkiej maści. Czy chcemy lakiery takie jakby kawior do paznokci, także to znajdziemy lakiery jakieś fluorescencyjne, lakiery, które świecą w ciemności, lakiery, które zmieniają kolor, chyba też takie są. Także na pewno duży, duży wybór i to też jest na plus, jeżeli chodzi o firmę Vibo. Ten lakier stał się moim ulubieńcem ze względu na kolor, jest po prostu przepiękny i miałam go w tym miesiącu, no chyba z 2 czy 3 razy na paznokciach, a ten to nie zliczę, gdzieś koło 5-6, tak naprawdę te dwa lakiery w tym okresie czasu były na moich paznokciach najczęściej. Okej, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o moich ulubieńców. Dajcie znać oczywiście, czy któryś z tych produktów macie u siebie, jeżeli tak, to koniecznie mi napiszcie, jak u Was jest i co o nich sądzicie. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!